Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. I zrobiłem właśnie przed nagrywaniem jeszcze tego odcinka złoto dla Brutusa, wiecie, zrobiłem sobie już to szybko, szybciutko. I teraz idziemy właśnie do jaskini, tylko gdzie ta jaskinia jest, czekajcie, bo się pogubiłem. Dobra, tędy, okej. I w tej chwili będzie, tak mi się wydaje, kolejny rozdział, wiecie? Lecz... nie wiem, nie jestem pewny, ale chyba będzie, nie wiem, zobaczymy za chwilę. O, tutaj jak wyjdziemy, sobie zapiszę gierkę oczywiście. I będzie tu chyba na nas czego poszukiwać, wiecie? Tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy, poczekajcie. I to będzie właśnie już oko i nosa oczywiście, moi drodzy. Wreszcie ten rozdział nastał dla mnie. Nie wiem, czy to będzie w tej chwili, czy to będzie przy tym... przy wejściu do tej bramy. Zaraz zobaczymy, wiecie, bo nie jestem pewny teraz za bardzo. To są orkoły, co nie? Tak jest. Czy to z tej strony? Czekajcie. Nie, z tej strony są orkowie chyba. A dobra, to tędy trzeba przejść. A, tędy, to jaskinio tak, o, dobra, okej, okej. A już trochę tu rzeczy pozapominałem, wiecie, tutaj w tej grze. Znaczy, no, w Gothiku. Zapomniałem już tego miejsca, gdzie to... niedawno było przecież to znowu, jeju. I tędy. To je pójdziemy. Już blisko jestem już tego wejścia. Okej, już jesteśmy praktycznie już przy tej bramie, o. Tak można powiedzieć. Czy coś źle zrobiłem? Ej, o co kaman? Coś źle zrobiłem chyba. Ej, what? Owca? Co jest? Coś tu się chyba gra zbugowała mi. Bo tu powinienem spotkać przecież oni by... nie żyli przecież. What the fuck? Gra mi się zbugowała chyba. Kurde, chyba gra mi się zbugowała, na to wygląda, ale nie wiem, nie jestem pewny. No. Gra mi się zbugowała jednak. Ha, 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 beka. Po prostu pięknie, czekajcie. Bo ja gdzie zapisałem teraz to? Aha, tutaj. Czekajcie, mamy jeszcze jeden ten teleport, teleportacja do zamku, wiecie? Koniec, kiedy wezmę, kurde, miałcha jeszcze, bo mi się wydaje, że ja jednej chyba misji nie zrobiłem tutaj, wiecie? I trzeba chyba wszystkie wykonać misje tutaj. Kurde, nie jestem pewny, wiecie, przede wszystkim, kurczę. Nie wiem, czy trzeba, właśnie dla niego trzeba tego też dać... więcej. No tutaj to on mi nic nie powie za bardzo. Co zamierzasz? Wrócić do klasztoru. Rokar musi... jak uważasz? Mam tylko nadzieję, że Lord... zatem... a właśnie, może z nim nie pogadałem, właśnie. Ale nie wiem, kurczę, nie ogarniam teraz tego. Mam własne... ale nie mam tej misji w ogóle, kurde. To też jest głupie trochę. Co jest? To się kiedykolwiek zmieni. O kurczę. Dziwne to się zrobiło teraz. W ogóle gra mi się chyba zbugowana to wygląda, ale wątpię. Pokaż mi. Ty tylko masz to, kurde, to nie wiem, o co kaman. Czekajcie, może teraz będę mógł. Bo pogadałem z Miltonem jeszcze na ten temat. To będzie piąteczka, tak? Jak ktoś ma mnie, kurczę, te kamienie teleportacyjne, tego jedzie, to nie ma żadnego problemu, czy mogę... nie muszę przecież iść cały... przecież nie muszę iść tam, gdzie są orkowie przecież. Może mi się przeteleportować. To jest właśnie dobra rzecz, oto. Powinni to wszędzie, do każdego miejsca dać, wiecie? Spróbuję teraz, bo może się gra zbugowała wcześniej, wiecie? Tak mi się wydaje, nie wiem. Zaraz spróbujemy teraz sobie. Z ciekawości sobie zobaczę, czy jest, czy nie będzie. No nie ma, kurde, o co to mam? No lol. Trochę dziwne to, wiecie, jest. Serio. Nie wiem.
Nie wiem, o co kaman. Dziwne to jest trochę, powiem wam szczerze. Bardzo. Bo tutaj mam to na pewno do zrobienia i to. I te wszystkie misje są skończone, te... Te reszty, co wcześniej były jeszcze przecież. To jest złoto Brutusa, złe wieści. Uratować górne. Dziwne to. Serio. Dobra, zaraz, może zobaczymy jeszcze raz. Może mi się gra zbugowała jak coś? Mam internety przecież, mogę sprawdzić, co jest nie tak. Przecież. Mi się wydaje, że się gra zbugowała, ale nie jestem pewny na 100%, wiecie? Bo jak wiecie, już mawiałem już kilka razy, wiecie, że się gry bugują. Tak jest. I w tej chwili też może się zbugować, ale nie wiem. Oj, nie wiem, kurczę, nie wiem. No, żyją, kurde, żyją. A tu przecież spotkam tego przecież tutaj. Powinienem spotkać poszukiwacza przecież. A one żyją przecież, te paladyni. No, co jest? To jest w ogóle dziwne, porobane trochę to. Bardzo. To powinien być, kurde, przecież ten. Ale to jest porąbane, powiem wam szczerze teraz, wiecie? Porąbanie to jest teraz. Lol. A tu owce, kurde, latają. Chodzą, znaczy, no. Ale to jest porąbane. Ja pierdzielę. To bielec? Nie wiem, kurde, to jest porąbane. Kurde, w ogóle. Dziwne. Może wszystkich misji nie skończyłem w tym. W Korynis, ale wątpię, kurde, wątpię. To jest w ogóle bez sensu trochę. Kurde, dziwne. W ogóle porąbane trochę teraz się zrobiło, powiem wam szczerze. Ale w ogóle on, kurde, ten Engor, co ja rozmawiałem z nim, on w ogóle nie chciał ode mnie nic. W ogóle nie zlecił mi zadania tego, co trzeba. No nie wiem, czekajcie. Engor. Może oni się pomylili tutaj, może to nie ten gościu, co trzeba. Co zleca to misję ten. Jakiś tam chyba prowiant, czy coś takiego. To jest w ogóle dziwne. Dziwne w ogóle to jest. Czekajcie, to będzie piątka, ta? Nie, szóstka. Szósteczka? No szóstka! Co jest? Szósteczka. O właśnie, nie miałem założonego, no tak. Nie wiem, dziwne to jest, powiem wam szczerze, bardzo. Dziwne. Czekajcie, jeszcze raz porozmawiam z nim. Co za mi... Wrócić do klapy, Rokar... Jak uważa? Mam tylko... Zatem... Kurde... Porąbane to jest. Porąbane, nie, serio. Czekajcie, jeszcze pójdziemy może do Garonda, wiecie? Może on coś powie nam jeszcze. O, właśnie. Może ja coś źle zrobiłem? Nie wiem. Czego? Myślałem, że brama otwarta jest tam. Jeju. A żebym się przestraszył, kurde, tego. Ja pierdziu. Może to łapy, ja odpo... Może to kucharz zleca. Ale nie, wątpię. Czekajcie, porozmawiam z nim jeszcze. Nie mogę z nim, no kurde. Nie mam czasu na takie rzeczy. Inos nas poprowadzi. Aha, ty nic nie powiesz. A ty? Też nic mi nie powiesz. No kurde, to jest porąbane, jak nie wiem co. Nie wiem. Żadna wielka jak się dowiem, sprawa. Co widzimy się z powrotem. Dobra, okej, okay, witam was. To dokładnie moje przerwie słowa. Właśnie i dowiedziałem się, że trzeba najpierw... Powinien był wiedzieć. Właśnie. Lepiej. Najpierw trzeba znaleźć te właśnie te grupki. Te grupy właśnie tych Czekajcie, bo się pogubiłem. Te grupy właśnie tych górników trzeba znaleźć najpierw, a później się właśnie rozpocznie ten trzeci rozdział dopiero jednak. Coś takiego zrozumiałem właśnie, ale do końca nie wiem. Najpierw czekajcie, bo się pogubiłem teraz troszeczkę. On dopiero do wody mi napisze, jak dopiero właśnie odkryję te górników właśnie, czy właśnie coś tam... Już nie wiem. Te rudy właśnie, nie wiem, czy wy... wykopali, czy nie, czy mieli tu gdzieś, czy upierdzielali się, czy co.
Nie wiem. Czekajcie. Jeszcze raz muszę sobie zerknąć na... na mapę. Dobra, najpierw... pójdźmy może, wiecie... to nie wiem, czy są jakieś orkowie, czy co? Wargi. Najpierw pójdźmy może, wiecie co? Najpierw może przydałoby się pójść najpierw tam, gdzie była stara kopalnia, wiecie? Przydałoby się najlepiej. I tak zrobię właśnie. Najpierw się przeteleportuję się do górniczej doliny właśnie. To będzie piąteczka. Tak sobie zrobimy. Tak, tu sobie trzeba stąd wyjść najpierw. O, tu mam jeszcze jakąś roślinkę? O, nie zobaczyłem tego wcześniej, wiecie? Jakoś tak... nie patrzyłem w ogóle. W te miejsce. Mam nadzieję, że będzie dobrze wszystko w porządku później, że będzie ten trzeci rozdział. Jak nie, to się pewnie gra zbugowała, ale... w 100% tak nie mam pewności, wiecie? Nie jestem pewny, ale zobaczymy. Zobaczymy w swoim czasie. Jak coś będę przechodził jeszcze raz, może to samo. Zobaczymy jeszcze, wiecie? Ale najpierw musimy pójść, no... do tego miejsca. Do tej pierwszej grupki właśnie, bo to chyba będzie, powiem wam... najdalej mi się tak wydaje, wiecie? Od tego, od zamku właśnie. A później sobie pójdziemy tam koło Xarnasa, tej wieży, co tam są, też takie dwie grupki właśnie. I zobaczymy, co u nich tam słychać, wiecie. Dowiemy się. Wspomnę jeszcze raz, ile rudy właśnie wydobyli. O, tak powiem. Teraz dobrze powiedziałem, bo wcześniej to tak troszkę źle powiedziałem. Ale dobra, nieważne. Mniejsza z tym. Wiecie, każdy człowiek się myli, wiecie. Jak to jest. powiem wam, że to jest misja nawet bardzo trudna na kilka odcinków. A dlaczego nie ma tego gościa? O kurde, ale przewalone będę miał teraz. O ja pierdziu. Bo nie ma tego gościa w ogóle. Smoczy zębacz. On chyba poszedł, mi się wydaje, ten gościu do... czekajcie, sobie zwiększę manę. Mana. Tak. Dobra, udało się jakoś zabić tego zębacza, znaczy nie pełzacza, pomyliłem się. O, tędy sobie pójdziemy na skróty, wiecie. O, kolejny zębacz? Wow, i tam jest... o, wow. Ty, nie wiem, czy tam są jacyś orkowie, wiecie? O kurde, ale będę miał przewalone teraz. Oh my god. Serio. Nie wiem, czy są właśnie tam orkowie w ogóle jacyś. A to... będzie pech jak będą, bo nie wiem. Nie wiem, zobaczymy, czy będą te orkowie, czy nie. What the fuck? Ty skur... czy bąku jeden? No kurde. Tak nie może dalej być. No fajnie. Jezu, jeszcze raz trzeba iść. Przez to będzie jeszcze pierdziu. Więcej kłopotów. Będzie piąteczka, widzi, dobra, tylko najpierw sobie zwiększę manę, wiecie? Tak mówią pisma. Piąteczka, ta, dobra, mam. No i tak zużyłem, kurde, znowu, to po co miałem to... mogłem sobie... teraz sobie zupełnić, żeby było pełny pasek. Mogłem nie zużywać, ale dobra, jakoś damy radę, spokojnie. Albo coś takiego zrobić, pokonać te zębacze, te trzy. A z tym smoczym zębaczem sobie dać spokój, wiecie? Tak myślę, będzie najlepiej, ale... jeszcze raz zobaczymy, jak to nam pójdzie teraz, wiecie, ta walka z tym zębaczem. Czy też jest smoczy zębacz, ta? Oj, on to blisko jest tutaj nawet. Ohoho, panie. Tu coś mam, jakieś roślinki czy coś? Nie ma nic, dobra. Idziemy sobie. Jak nie ma, to nie ma. Sobie damy spokój już z nimi. Z tymi roślinkami. Tak mamy ich dużo bardzo. Oj, teraz właśnie ten problem z tymi, kurde, zębaczami znowu.
Kurde, jakbym wiedział, mógłbym wyeksplorować wszystkie te potwory, te orków, orkowie właśnie, te zębacze, topielce właśnie. Później sobie bym dodał sobie trochę punktów do siły właśnie, bym miał lepszy już mieczyk. Chociaż żeby był, nie wiem, ten dobry długi miecz, wiecie? Ja nie mówię, żeby był jakiś dobry, wiecie, na przykład, nie wiem, na przykład to ten topór na przykład. Tego to ja nie chcę za bardzo, wiecie, jeszcze, bo nie lubię toporów jakoś tak. Dobra, udało się jakoś teraz zabić go, tego zębacza. Ile jeszcze mi zostało do kolejnego poziomu? Niecałe 1000 punktów. Trochę nam jeszcze zostało jednak. Czekajcie, żebym nie zużywał tych miksturek, wiecie. Tylko nie wiem, czy mam coś w ogóle, jakieś manę. Mam, dobra, mam jakieś tam ognisko. O, tylko tyle. Trochę lipa. Dobra, dam sobie spokój na razie z tą. Kurde, tak myślę sobie go okrążyć jakoś, tylko nie wiem, czy on by mnie atakował później, wiecie. Się trochę... A, tu kolejny zębacz. A to fajnie zrobili. Tego to mogę zabić, a co mi tam? Dobra, pięknie. Dobra, tam jest ten wow, what the fuck. Tam jest ten smoczy, ta? Dobra, on mi nic nie zrobi może, mam nadzieję. Tam kolejny zębacz. Co jest? Tam jest kolejny, aha. Daj mi się ty spokój, kurde zębaczu głupi. What the? Dobra, spierniczać! Odczep się! O, ty skur... Czy synie jeden, ty? Idę stąd, kurde, mam nadzieję, że tu żadnych orków nie będzie. A jednak będą! A to kurde! Fuck! Pudło! Pudło, frajerze! Pudło! A! Gdzie mi z tyłu? Nie będziesz mnie tu... O kur... O ja cię pierdyknam! Pudło! No idziesz, kurde, idziesz! Weź, co ty robisz, kurde, nie! No kurde, nie! Tylko nie to! O, dobry tam rycerze co jacyś! Dobra, dali mi spokój, okej, fajnie. Czy ty masz problem ze skorpicą, ty głupi? No, koniec z tobą, bestio! Ja nie mogę, on jest jakiś głupi, czy co? Wow, orki leci. Work. Czego tu nikogo nie ma? What the fuck? O kur... Znowu jedna z tych głupich bestii. No skur! Ja pierdziu... No zajebiście po prostu, kurde! No po prostu... Pięknie po prostu, pięknie. No fajnie. Brak słów już mam. Brak komentarza już, brak. Brak. Niestety brak. Dobra, jeszcze raz zajmiemy się nimi. Dobra, dostał trochę chociaż. What the fuck, co ty odwalasz? Synek! Kurde, ja ciebie nie widzę. Dobra, pięknie. Kurde, powiem wam szczerze, że mógłbym sobie zmienić jakąś broń, wiecie, najlepszą, ale... Z drugiej strony nie chcę mi się znowu atakować tych wszystkich... Tych wszystkich potworków. Ale dobra, jakoś damy kurde, właśnie, przydałoby się, powiem wam szczerze, broń zmienić, bardzo. Przydałoby się. Czekajcie, tu sobie pokonam tego kolejnego, nie wiem, czy tu ktoś jeszcze jest jakiś? Wow! Ajś, kurde! Dobra, udało się jakoś. Mam nadzieję, że już tam nikogo nie ma, kurde. Tak myślę. Ktoś tu może być jeszcze, ale nie ma. Dobra, tu sobie wyzbierajmy te... Wow, ile tych roślinek tu, wow. No fajnie. Fajnie nam zostawili trochę, chociaż... O, dla many, do many, fajnie. Jedna roślinka była, ogniste ziele właśnie. Dobrze, jest.
kurde, tak myślałem, że sobie jakiś miecz zmienić. 26 punktów trzeba mieć jeszcze, brakuje nam. Kurde, lipa trochę, powiem wam szczerze, tutaj cię. A tutaj do tego 41. What the fuck? Ja cię... Nie wierzę, nie, tylko nie to. A Cordelasem nie chcę znowu atakować, wiecie? Bo Cordelas to nie jest w ogóle do orków broń. Przede wszystkim. Dobra, zużyjmy tę szynkę tam, po co mnie to... O, i chlebek właśnie zużyjmy, o. A czekajcie, najpierw sobie manę zwiększę, wiecie? Przede wszystkim. Tak. A co tam zielem leczniczym sobie zwiększymy? Ten pasek. Żyć. Kurde, tam są jakieś jeszcze jakieś orkowie czy coś? Chrząszcze. Tam jeszcze chyba kolejny powinien być zębacz, wiecie? I chyba go pokonamy zaraz, za chwilę. A, i do orków pójdziemy jakoś inaczej, wiecie teraz tej... U, tam są jeszcze jeden zębacz, znaczy dwa zębacze. Łocie, panie. O kurde, no fajnie. O nie, dwóch leci na mnie, no nie. Odwalta się! Kurde, a to skurczysyny jedne. No, haha, jak to wyglądało, beka. Czekajcie, czekajcie, ja się cykam. Nie, deadne, wiedziałem, deadne. Kurde, to nie jest dla mnie atak w ogóle tych zębaczy. To nie jest dla mnie potwory. Kurde. Jednak nie zrobimy tego nawet, tego zadania. Nawet nie znaczy, zaczęliśmy już, to nie, ale nie skończymy go na pewno. O, deadłeś, fajnie. Tylko żeby tamten nie zobaczył mnie. Niczego tu nie znajdę. Kurde, tam są jeszcze dwa pełzacze, zębacze. Kurde, właśnie nazwa mi się myla z pełzaczem, wiecie? No dobra, jakoś damy radę, spokojnie. No od razu zacząłeś mnie atakować, skur... O, to mi się podobało, o, pięknie. Dobry krytyk, dobra. No kurde, nie chciałem tego. Nie wiem, ktoś pukał do mnie, czy co? Okej, Jezu, mam już dość tej walki, wiecie? Wiecie co zrobię, żeby nie marnować tyle czasu, wiecie? To ja sobie je wybiję poza nagraniem, wiecie, te potwory. I widzimy się przy tych górnikach, wiecie, przy tych... Tam koło starej kopalni, o! To ja tu robię cięcie. Dobra, witam was po przerwie z powrotem i już to trochę zniszczyłem tych orków, chyba ze dwóch orków zniszczyłem, czy trzech. Kilka właśnie tych zębaczy i jest właśnie już jesteśmy przy tym kolejnym, przy tym obozie. Oj. Dobra, jest kolejna, o, posążeki, nosa znowu dostałem, fajnie. I tak, w kolejnym odcinku wykonamy kolejne właśnie te grupki, znajdziemy je i porozmawiamy właśnie z nimi. I zobaczymy, ile udało im się w ogóle... To ty! Kto by pomyślał, że się jeszcze spotkamy? Wygląda na to, że obaj wiemy, jak utrzymać się przy... Ile rudy udało wam się wydobyć? O właśnie. Kilka skrzyń, ale nic już tutaj nie zostało. Paladyn Markos postanowił zabrać rudę do zamku, ponieważ bezustannie atakowali nas orkowie. No tak. Czy chciał? Nie, będę da... Nie pozwolę, by powstrzymał... Kiedyś na przykład drążyliśmy tunel w starej... Ale to sta... No tak. Jak idzie... Te skały są... Aha. Czy wiesz? Nie wybrał najkrótszej drogi. Zamierzał przekroczyć rzekę na jej zamarzniętym odcinku. Planował zatoczyć łuk i dotrzeć do zamku od za... Aha, dobra. A coś powiesz mi jeszcze? A dlaczego... Hmm.
Aha, dobra, to tak, grupa Marcosa udała się w stronę starej kopalni, dobra, ich zwiadowcą jest kopacz Grimes, okej. Aha, to Diego wyruszył z ekipy prowadzoną przez paladyna Sylwestra. Dobra, wiemy już tak mniej więcej, o co tu chodzi już. Nie wiem, czy teraz trzeba iść, kurczę, do... Co jest, orkowie? A nie, zębacze. Ale zębacze to tam mały problem z nim. Czekaj, pomogę im może trochę. Czego ja broni nie mam? Aha, broni nie mam, dobra. No, koniec z tobą, bestia. A, dobra, ty dałeś radę, spoko, fajnie. Kolejny zębacz, jak chcesz wiedzieć, tam jest. Wiesz o tym? Ślepcu ty jeden. Zaraz go pokonam sam. Pięknie, dobrze mi idzie. Ajajaj, nie, tylko nie to. Dobra, pięknie idzie. I dedaj, dedaj. Dobrze. Dobra, dedłeś, kupi zębaczu. I teraz, o, co my tu mamy? Rdes polny i skóra wilka, pięknie. Kolejno skóry już mamy, fajnie. Wow, 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 ale tu się, kurde, burza się zaczęła. Aż się boję burzy. Gdzie w gutiku burza? Ja nie mogę. Fajny wózek, kurde, zrobiłem. Ten nawet fajny. Nie widziałem go wcześniej, wiecie, jak grałem kiedyś. Ale fajnie wygląda ten wózek, taki wagon, wiecie? Pamiętam, kurde, to było kiedyś w tym jeszcze. W Hugo właśnie. Hugo wraca do Polsatu. Właśnie, to kiedyś była taka też gra, wiecie. Każdy gracz właśnie kierował nim, wiecie, tym Hugiem. Hugiem, Hugo. Hugo będę mówił, o. Powiem tak, odmienię. Pamiętam, to było najlepsze. Trzeba było chylać głowę do dołu przed jakimiś chyba... nie pamiętam za bardzo, jak to się nazywało. Ale to było przed jakimiś skałami chyba, właśnie. Trzeba było na skały uważać właśnie też. Ale to było takie sobie, wiecie. Co to robi czarny goblin? What the fuck? Dobra. Jezu! Boże, kot mnie przestraszył, ja pierdziu. Czekajcie, żeby od orków uciec, pójdziemy sobie tędy. Nie wiem, czy tu będą też, ale chyba też będą na pewno. Na 100% pewnie tutaj też będą stać. Ale na razie nie widzę ich, wiecie? O, tu jaszczur, to ja się boję, kurde. Czarny goblin, ork wojownik. Mhm, mówiłem, że tu będą te wstać. O kurde, o ja pierdziu. Ale oni blisko stoją, ja pierdziele. Ale czekajcie, nie ma tam na dole żadnych orków? Czy coś takiego? Przecież ja wszystkich chyba by... Czy tam powinien, czy chyba tam są? Czy nie ma? Nie wiem właśnie, są. Kurde, wiecie co zrobię? Kurde, nie chce mi się za bardzo ich teraz wybijać, wiecie? Tu już wiemy, ile tych skrzyń tutaj jest. Kilka skrzyń tylko, to jest mało. O, i chyba będą złe wieści dla tego, dla Garonda znowuż. Ale cóż. W kolejnym odcinku zrobimy sobie te... odnajdziemy dwie grupki pozostałe, wiecie? Ja myślałem, że inaczej to zrobię, wiecie, te zadanie. Myślałem, że to dopiero będzie pod w kolejnym rozdziale właśnie w trzecim, ale jednak trzeba teraz zrobić. Żeby mieć już święty spokój, wiecie? Żebym miał święty spokój z tym zadaniem właśnie. Bo to jest właśnie też najtrudniejsze zadanie, wiecie dlaczego? Ponieważ tak, wszędzie są orkoje w piruny. Z drugiej strony jeszcze są te wargi właśnie, te psy takie. Co z orkami chodzą, jeszcze orkoje psy są. Jeszcze jakieś tam potwory, zębacze na przykład, smocze zębacze na przykład. Co tam jeszcze jest, nie wiem. Dużo by tego było wymieniać, ale takie główne główne te potworki właśnie wymieniłem, wiecie. To pielce właśnie jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Dobra moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć!